Siemanko, kolejny odcinek już przed wami, a w nim planowane jest pójście dalej z fabułą. To już jest chapter 11. 10 był bardzo króciutkim chapterem, gdzie tylko uciekaliśmy przez kanały, żeby dostać się na zewnątrz. A co przez ten odcinek? Oglądaj, oceniaj i komentuj. Zapraszam. Treasure trove of scrap. Sector 7 should be just past that large maintenance facility over there. I vote we stay in the light so we can see where we're going. Dark, dark everywhere. That it? It's deserted, and kinda creepy. People don't come around here often. And not just because of the monsters, but because of the stories. What kind? Everyone seems to think that the train graveyard is haunted. Those who lose their way out there in the dark of night will never, ever find their way back home again. Is that right? I mean, it's not like I think it's true or anything, but you know, it's just... Then let's hurry. Get back! Zapowiada się nie za przygoda. Jesteśmy na opuszczonym cmentarzysku pociągu, który jest prawdopodobnie nawiedzany według plotek. Ja w międzyczasie, pomiędzy odcinkami, polepszyłem trochę bronię i jak zauważyliście, powróciłem do podstawowej broni Clouda. Ponieważ okazała mi się najlepsza na chwilę obecną. Więc moją radą jest, żebyście również ulepszyli sobie bronię i sprawdzili, która z nich jest najlepsza. Oczywiście pamiętajcie o tym, żeby uczyć się umiejętności z tych broni. Kiedy macie daną umiejętność wyuczoną na 100%, to dopiero wtedy możecie przełączyć broń, żeby móc jej używać. Ulepszcie bronię, włóżcie materie, które wam odpowiadają. I do dzieła, i do przodu. Mamy kolejną broń dla Aerith, więc wchodzimy w bronię, wybieramy i zobaczmy, co tutaj mamy. Ta ma 4 materie w ogóle. Ja przełączę na Silver Staffa, bo do tej pory wydawało mi się, że jest w porządku. Mamy Mithril Ray of Judgment. Wysyła wiązkę energii, która uderza kilka razy. Kost 2 ATB, no dobra. No musimy ją podpiąć, bo chcemy się nauczyć tej umiejętności. Musimy też ulepszyć, mamy 70 punktów do użycia, więc warto by je zużyć. I zobaczmy, mamy tutaj tak, slot na materię, czyli mamy już 4 materie.
Magic Power nawet nam tutaj wchodzi. Mamy wszystko, a w tej tu jest 14 punktów potrzebne. A Magic Attack... O, to będzie dobre. Wybiorę to, ponieważ tutaj Blood Sucker to polega na tym, że odnawia nam się życie, kiedy przeciwnik jest pokonany. Więc myślę, że to będzie dobra inwestycja punktów. Mało korów ma ta różdżka. Jest lepsza od Arcane Scepter i ciut lepsza od, jeżeli chodzi o atak. Oczywiście, bo żeby zobaczyć tak naprawdę jaka jest różnica między nimi, to musimy wejść w uzbrojenie. No i faktycznie Silver Staff ma więcej ataku i daje nam życie, ale zmniejsza nam MP i Magic Attack. Natomiast Mithril Loot, no to jest to co mamy obecnie. Ja to zostawię i podłączę na Edit. Podłączę jej Cura. Zdejmiemy Barretowi Cura, a ona otrzyma. Tu mamy Blizzard i Bio. To jest Spray. I odnawia nam życie, a to mamy Magic Boosta, który nam zaraz level upnie. Dobra, zostawmy tak jak jest. No okej, okay, czyli warto było tutaj wejść, zdobyć tą broń. Możemy się cofnąć i iść dalej przed siebie. On you. All set. I'll show you what I can do. Allow me. Stop it! Hang back. Get him! Okay, let's go. So it's my turn? You can do it! Let's do this. I think I just heard a little kid. Did you guys hear it too? Why would there be kids out here this late? What? And...
punch through. Right. We gotta hurry. Keep it together. All set. I'll take care of them. That'll do. Okay. One już pobiegły dalej. Tu jakieś dziwne rysunki nam się pojawiły. Czyżby plotki o nawiedzonym cmentarzysku okazały się prawdą? On you. Okay, let's go. Here goes. This is gonna hurt. My turn. That's that. All set. So it's my turn? You're still doing okay, right? To dobre wykorzystanie skilla. Zmarnowałem dwa punkty tylko dlatego, że źle wykonałem skilla. No, postaramy się jeszcze naładować. Dobra, mamy. Jeszcze raz, Ray of Judgment. Jeszcze żeśmy znaleźli materię ekstra. Nie było to co prawda jakoś planowane, ale tak jak mówiłem i cały czas powtarzam, żeby dobrze zwiedzać lokalizację. Poświęcić ten czas trochę, ale znaleźć, zwiedzić każdy zakamarek, bo można znaleźć dobre rzeczy. Too. Guys? Seriously? Come on, huh? Well, that's inviting.
Ciekawe, co teraz nam się przytrafi. All right, let's see what's inside. Well, what do you think? I'm game. Huh? But... It'll be fine. We've got a bodyguard, don't forget. Mine. Right? Ghosts aren't my thing. You're just being modest. After you. Mind letting me go then? Found you. Hey, can we talk? Just for a bit? Things dangerous. I know, but even so. What the? You saved us.
Gonna need to find another way through. Here I go. Right behind you. All set. Gotcha. Come on. Aha, good luck. I'm coming. Hang back. Musimy trochę tych pointionów zmarnować. Okej, musimy znaleźć teraz jakieś inne przejście. To znak 3. Okej. Wyjść nie wyjdziemy. Zablokował nas ten duszek. Jakiś psotnik. To co? The crane's up there. Nie pójdziemy tam. Będziemy mogli coś przełączać chyba. It's not working. There's no power coming through. I wonder if this is another prank. Someone might be messing with the power supply to make us run around. Duszek poleciał dalej. Przeskoczymy. Tu możemy zejść na dół. Tylko żeby sprawdzić. Can't afford to lose focus. Get him! Take the lead. I got this. You're up. So it's my turn? Get ready. That'll do. O, ale nas podbiło. Go on! Abilities, let's go in there. You can do it! Let's do this! Dobra. Ta zrobiła swoje. Dostaliśmy trochę bonusów, żeby Elit szybciej nam się nauczyła swoje umiejętności. My odblokowaliśmy mapę tutaj, tak jak chciałem, jak planowałem.
dostaliśmy podka, więc możemy wrócić na górę. Tu nie przejdziemy i tu też nie przejdziemy. Tu są drzwi, więc robimy włam. My musimy tam się dostać. Okej. O lol. A to jak zawsze. O co zaglądała tam, gdzie mi to trzeba. Abilities, spell, fire, a raczej tira. Jak to imion jest? Abilities. Wow, co? A, bo one wybuchają te duszki. Shake it off, okay? Right. Get him. Ifa. No need to kill. Mamy umiejętność. Aha, oni się skrzeszyli. No tak, tak. Tifa, dawaj go tam. No, wykonaliśmy sobie jedną misję. Okay. Dzięki temu zostaliśmy. Ready? Can you take over for me? Dobra, w końcu się udało go rozwalić. Tam wcześniej mieliśmy pomieszczenie, do którego nas zapraszano. Ja bym z tego skorzystał i zobaczył, bo i tak musimy się dostać do tamtego wielkiego pomieszczenia i tak. Aha! Czyli znowu miałem dobre wyczucie, żeby iść w dobrym kierunku, zgodnie z fabułą. Dosyć często to się zdarza u mnie w odcinkach, że idę zgodnie z fabułą, pomimo tego, że nie chcę iść z fabułą, że chcę zwiedzić jakieś miejsca. Ale tak bywa. Go on! Stop it!
Sorry, but I gotta. Just a little should help. Coming through. Here we go. Kolejna muzyczka, kolejna do kolekcji. Mega Pointionów mamy dwa. Ja bym zakupił wszystkie trzy. Tego też bym dokupił. To też, jak jest w promocji, to warto zakupić sobie. Nie, nie, już więcej. Zobaczmy, co tu jeszcze mamy. Tak naprawdę to wszystko nam tu podwyższa. Eiri, talizman. Materia. Okej, mamy wszystkie materie póki co. Dobra. I odpocznijmy sobie. I w tym momencie też zakończymy ten odcinek. On będzie krótszy niż planowałem. To być może wyrobiłem się w odpowiednim czasie. Zanim pójdziemy dalej, bo to zapowiada się troszeczkę dłuższa zabawa z tym, to tutaj skończymy. Ja wam dziękuję za uwagę.
Przypominam, że jesteśmy w chapterze, w rozdziale numer 11. Teraz spotykamy duchy. Jesteśmy na nawiedzonym cmentarzysku pociągów. I zwiedzamy. Idziemy dalej zgodnie z fabułą przede wszystkim. Ja dziękuję za uwagę. Zapraszam do komentowania, oceniania i wpadania na streamy. Do zobaczenia.